Jak ty mogłaś im pożyczkę podżyrynować? Przecież to debile, są bezrobotne. Czy jedno głupsze od drugiego jest, no? Ale jak ja mogłem własnym dzieciom nie podżyrować, no? Wystarczy, że my gnieździmy się w tej norze jak robactwo. Przecież to durnie bezrobotne przepierdzielą wszystkie pieniądze. Waldoś! W pośredniaku byłeś? Właśnie! Właśnie i przez ciebie stała się ta tragedia cała, Waldemar, bo ty kuźwa nic nie robisz centralnie, nic! Na dupie tylko siedzi ojcze matka. A ty co robisz? Co ty robisz? Gówno robi, normalnie gówno robi, by mieli pieniądze odłożone normalnie na ratę, to ona se wzięła kozaku kupiła. Ona rozpierdziela wszystko normalnie, wszystko! Mam ciś! A on wódkę pił i na bandytę chodzi. Jezus Maria, na jakiego bandytę? Przecież to bandyty są, bandyty normalne. Nie, normalnie nie bandyty, że tylko normalnie, że ja na automata jedną ręką chodziłem grać i mi szło na początek. No po prostu patologia, normalna rodzinna patologia, robactwo, patologia! I ja się w tym momencie z tobą rozwodzę, cycu, i w tym momencie stąd wychodzę. Wysiadaj na dupie, siadaj!